Cześć, tu Paweł. Cześć, tu Monika. Jesteśmy starym, dobrym małżeństwem, a od niedawna prowadzimy razem bloga i kanał Terasfera. Na naszym kanale dzielimy się z Wami naszym doświadczeniem z budowy kampera. Budowę rozpoczęliśmy 5 miesięcy temu, więc na naszych vlogach wciąż gorąco, tak, słońce, praca wrze, tak. Choć za oknem mamy już kalendarzową zimę, więc nasze prace w tym momencie troszeczkę spowolniły, więc mamy więcej czasu na montaż filmów, więc teraz troszeczkę tym się zajęliśmy. No ale staramy się dalej powoli kończyć naszą budowę. I kiedy skończymy? Nie wiem, no zobaczymy. Mam nadzieję, że już na wiosnę wyruszymy w jakąś naszą pierwszą podróż. Tak, na wiosnę już zaczniemy testować. Tak, testować wszystko, co zrobiliśmy, jak się zachowuje, może ewentualnie w lato będzie trzeba jakieś przerówki zrobić, może się coś popsuje, bo jak wiecie i widzicie na naszych vlogach, naszego kampera robimy na ulicy, stąd też teraz mamy troszkę więcej czasu. Tak, no, tak, ponieważ mamy bardzo ciężkie warunki. Tak, pada cały czas. Będziecie mogli to zobaczyć w naszych przyszłych filmach, jak to wygląda, bo na razie robiliśmy tylko takie te prace w środku, ale jeżeli później, jak już trzeba będzie troszeczkę wychodzić też i na zewnątrz, i to zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Jak trzeba zbierać wszystko, jak zaczyna padać deszcz, albo też jak wieje wiatr i trzeba płyty nosić do wana przez ulicę. Dokładnie. No, co nas zainspirowało do budowy tego kampera? No, to na pewno są to dwa kanały, czyli Busem przez Świat i Podróżowanie. Tak, to są dwa kanały właśnie, które nas tak, naprawdę to oni, tak, dały te nam dwie takiego pary, kopa do tego, żeby po prostu ruszyć z miejsca. Tak, i te zrobić dwie pary coś. Pokazały nam takie inne sposoby na podróżowanie, bo właśnie przybliżyły nam inny te sposób podróże, w tak, ogóle podróże samochodowe, chociaż no, podróżowaliśmy już wcześniej samochodem, z namiotem, często też wynajmowaliśmy samochód, jak gdzieś jeździliśmy w jakieś miejsce, żeby jak najwięcej objeździć, sobie zobaczyć i tak dalej. Tak, ale jakoś nigdy nie myśleliśmy w sumie o tym, żeby, nie wiem, wynająć busa i sobie tak popodróżować. Zawsze jakoś tak, nie wiem. No ale właśnie dzięki tym kanałom pooglądaliśmy trochę w ogóle innych sposobów podróżowania, jak bardziej można poczuć tą wolność w różnych miejscach. No i to nas skłoniło do tego. Się. Tak, zaraziliśmy się i chcemy spróbować tego van life'u. Będziemy testować, zobaczymy. Póki co właśnie Busem przez Świat i Podróżowanie wydali świetny poradnik o podróżach samochodowych, który już zamówiliśmy, już dostaliśmy. Dziękujemy bardzo. Tak, dzięki. No. I będziemy teraz właśnie czytać i kończyć naszego kampera. Kończyć kampera. No i dzięki ich doświadczeniu może dowiemy się jeszcze czegoś więcej, więc może nasze podróże będą łatwiejsze. Chociaż zawsze podejrzewam, na pewno pewne, że jakieś pewne przygody będziemy dokładnie mieli, mam nadzieję. Tego oczywiście oczekujemy. Bo nie oczekujemy, żeby nie mieć żadnych przygód. Mimo wszystkich porad zawsze coś tam się zdarzy, że tak, kolejną taką parą, która nas jeszcze zainspirowała, były oczywiście lisy w Edenie. Oni też nam pokazali, że czasami trzeba troszeczkę wyjść z tej strefy komfortu, żeby liski są okej, no. Tak, żeby spełnić swoje marzenia. Więc ich losy też oczywiście śledzimy i bardzo im kibicujemy w ich podróży. Tak. Cieszymy się, że znalazły liski swój raj na ziemi. Że tak się spełniają w tym, co robią. A jeszcze następnym kanałem, który też nas zainspirował, to jest kanał Wawrzyńcem. U nich z kolei właśnie oni emanują takim spokojem. Tak, spokojem, uważnością. Tak, w podróżach. Uczą takiej uważności, skupiania się właśnie na takim tu i teraz, byciu tu i teraz, co też nam się bardzo podoba, bo
No tak, bo ten spokój. My też do tego dążymy i tak. Staramy się też żyć w ten sposób. Więc... Bardzo nas cieszy, jak się opiekują swoimi zwierzakami. To jest też super. Tak. Zwierzaki także też im kibicujemy. Tak. No, także właśnie... No i też pokazują, jak w tyle osób, no bo jest ich w sumie sześcioro. Dwa psy, dwa koty i dwa człowieki. Dwoje ludzi. Tak, więc w sześcioro, jak się po prostu zmieścić na tak małej powierzchni i żeby każdy znalazł to swoje miejsce, tą swoją przestrzeń dla siebie. I nie chodzi tu tylko o tą przestrzeń fizyczną, ale też taką... Tak, i to właśnie pokazuje, że mimo tej małej przestrzeni w wanie można naprawdę fajnie spędzić czas. Nie potrzebujemy nie wiadomo ilu metrów. Także my ogólnie dokładnie. Na razie nie planujemy przeprowadzić się. To pokazuje, że jak się ludzie kochają, to sobie nie przeszkadzają, więc tak, dokładnie. Sądzę, że my wytrzymamy na tej małej powierzchni. No, na choć pewno. Nasza powierzchnia nie jest aż taka mała, bo jest... No, ale jest mniejsza niż... No, mniejsza niż dom. Nawet ten salon. Jest mniejsza od... nawet od angielskich domów. Tak. Co wydawało się, by się, że nic nie może być już mniejsze. Tak, a tak w ogóle już wiecie, że mieszkamy w Anglii. Przeprowadziliśmy się do Anglii 15 lat temu. No i tu zapuściliśmy na razie nasze korzenie i kontynuujemy ścieżkę naszego życia. A co będzie dalej, to zobaczymy. No, nie wiem, na razie jeszcze nie myślimy o tym, żeby się przeprowadzić całkowicie do vana i mieszkać w nim, zostawić to wszystko. Tak, na razie spróbujemy, ale zobaczymy jak to, tak, jak to pojeździmy wszystko na pewno, popodróżujemy w to lato, na wiosnę. Na pewno podróżujemy dużo, wyjeżdżamy w każdej wolnej chwili, więc... No uwielbiamy to robić. Będziemy na pewno z tego vana przez cały czas korzystać, bo nawet tutaj na miejscu jest wiele ciekawych, pięknych miejsc, więc na pewno też będziemy tutaj na takie krótkie wyjazdy jeździć. Tak. No ale no, najpierw musimy skończyć budowę, więc... Tak. Korzystając z tej okazji, że są święta, że już poczuliśmy... klimat świąt. Chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim wiary w to, że wiary w nasze możliwości, wiary w to, że w to lepsze jutro, bo mamy teraz troszeczkę taki ciężki czas. Musimy w to wierzyć, że będzie dobrze. Musimy wierzyć, że będzie dobrze. Mieć tą nadzieję na to lepsze jutro. I nie poddawać się w tym, co zamierzamy zrobić w realizacji naszych marzeń, więc tego Wam życzymy, tej wiary. Życzymy Wam również nadziei w lepsze jutro, bo na pewno w końcu będzie dobrze. Wszystko, co złe, zawsze przemija. Tak. Nic nie trwa wiecznie. Także my właśnie żyjemy. No i dużo miłości, dużo ciepła. No nie każdy może się spotkać z rodziną w te święta i być blisko siebie, ale nawet na odległość możemy emanować wspierać, tą energię, tak. Wspierać swoich bliskich. Także wesołych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Tak, tego Wam właśnie życzymy. A w nowym roku życzymy Wam spełnienia wszystkich marzeń, wszystkich Waszych planów, realizacji wszystkiego, co sobie zaplanowaliście. Dużo podróży tak, w końcu. Dużo podróży. Może trochę więcej niż w 2020. Tak, dokładnie. Może się w końcu zmieni ta sytuacja. Także... Może w końcu nam otworzą granice. No tak, na razie nas zamknęli całkowicie. Nie można się w ogóle z Anglii ruszyć nigdzie. No niestety. Także współczujemy wszystkim, którzy tutaj utknęli. Współczujemy wszystkim kierowcom, którzy utknęli na granicach i prawdopodobnie nie będą mogli wrócić do swoich rodzin na święta. No tak, to jest bardzo przykre, tak, ale... No i nie zapomnijmy o ludziach, którzy potrzebują pomocy. Także wydaje mi się, że jest to dobry teraz czas, żeby wesprzeć jakieś organizacje charytatywne, czy jakieś schroniska dla zwierząt. Pomóżmy im w tym ciężkim czasie. Pomagajmy sobie wszyscy nawzajem. Dokładnie. To jest najważniejsze. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Hej! Gdzie ta moja czapka? Dokładnie. I żeby zagościł do Was bogaty Mikołaj. Z wielką ilością prezentów. Trzymajcie się, hej.